Myślę, że pierwszy karny przeciwko Gytkierowi był dla mnie najważniejszy. To była 90. minuta, walczyliśmy o pierwszą ósemkę, czuliśmy presję. To była dla mnie naprawdę ważna interwencja. Gytkier szuka gola numer 11 w tym sezonie ligowym. Gytkier! Nie ma gola! Alomerović i Korona zaraz wygra mecz, już go wygrała! W przeszłości też broniłeś tyle karnych? Chyba tak. Pamiętam, że w Niemczech, w drugim zespole Borussii Dortmund, w jednym sezonie na 5 karnych obroniłem 3. Co tu dużo mówić, lubię to. Lubię sytuację 1-1. Żałujesz, że tak długo byłeś w Borussii i czekałeś na swoją szansę? Twoja kariera w Niemczech nie poszła tak, jak planowałeś. Myślę, że byłem tam w odpowiednim momencie. Odszedłem też w porę, bo zmienił się trener, było dużo zmian w klubie. Chciałem zrobić następny krok, więc poszedłem do drugiej ligi. Być może to był błąd. Wybrałem zły klub, pewnie byłem też zbyt naiwny. Jeśli spojrzysz w przeszłość, na 20 lat w Kaiserslautern tylko dwóch bramkarzy z zewnątrz zostało numerem 1. Filozofia tego klubu mówi: wychowuj bramkarza, postaw go w bramce, potem sprzedaj dalej. Spójrz na Weidenfellera, Kevina Trappa albo Zipela. W ostatnich latach trening bramkarski w Niemczech mocno się zmienił. Przez Manuela Neuera i Ter Stegena wszyscy chcą mieć bramkarza, który umie dobrze grać nogami. Dużą wagę zaczęto przywiązywać do techniki. Musisz radzić sobie w każdej sytuacji. To samo jest w Hiszpanii, ale na końcu uważam, że bramkarz jest bramkarzem i musi przede wszystkim bronić. W Dortmundzie poznałeś Kubę, Piszczka i Lewego. Który z tej trójki zaimponował ci najbardziej? Każdy jest inny. Kuba jest wesoły, ciągle żartuje. Piszczu jest pracocholikiem. Nigdy nie widziałem takiej maszyny jak on. Lewy też jest wielkim profesjonalistą, ale prywatnie jest raczej spokojny. Odnośnie do Piszcza, pierwszy raz, gdy wpadłem na siłownię i go zobaczyłem, jak się podciąga, to oniemiałem. On to robił na maksimum, pomyślałem: wow. Stwierdziłem: ok, zrobi to 2-3 razy i koniec, ale nie, on tak zrobił 15 albo 20 razy. Byłem w szoku. 33. minuta meczu, czy będzie 1-0? Darko Jeftić broni Alomerović. Jurgen Klopp często na zgrupowania losował pokoje. Miałem szczęście wylosować Kubę. Mieliśmy wtedy po 2 treningi dziennie, więc w przerwie chodziliśmy spać. No więc zaczynam spać, a Kuba bierze swój telefon i włącza dźwięk padającego deszczu. Kuba, co ty robisz? A bo wiesz, lepiej mi się wtedy śpi. No dobra, ale teraz to ja nie mogę spać. Z Jurgenem Kloppem też miałem fajną anegdotę. Graliśmy małą gierkę, a ja dostałem w nogę i długo się nie podnosiłem. Nagle Klopp podbiega do mnie i uderza mnie w twarz. Co ty robisz? A on na to: spójrz, teraz boli cię twarz, a nie noga. Wstawaj. Pamiętam też, że czasem wkurzał się na Lewandowskiego. Na treningach Lewy próbował robić coś nieszablonowego, a Klopp tego nie lubił.
Kiedy lewy nie trafił, krzyczał: lewy, strzel tego gola, nie baw się tak. Ale tak jest w każdej drużynie. To były ciekawe czasy.